Składniki dobrej współpracy to film, który pomoże pracodawcom lepiej zrozumieć potrzeby pracowników, ale też pracownikom stronę pracodawców. Znalezienie złotego środka w relacji pracownik-pracodawca potrafi być trudne, ale po tym filmie już nigdy nie będzie stanowić dla Ciebie problemu. Kilogram zaangażowania. Żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest coraz bardziej skomplikowane. Bardzo często pracujemy w miejscach, gdzie nasze działania są regulowane przez ogromną liczbę wewnętrznych procesów. Czy takie podejście zapewnia, że współpraca i zaangażowanie pracowników jest na takim poziomie, na jakim być powinno? Zaangażowanie jest mierzalne na trzech płaszczyznach: kultura organizacji. To nie tylko znajomość, ale i identyfikacja z organizacją, jej wartościami, wizją, misją i strategią działania. To wszystko, co sprawia, że pracownik działa na korzyść firmy. Współpraca. Chodzi tu zarówno o relacje ze współpracownikami, jak i z przełożonymi, które bezpośrednio rzutują na pracę. To chęć do współpracy i osiągania kolektywnych celów. Odpowiedzialność. W tym obszarze mieści się zarówno lojalność, jak i wychodzenie z inicjatywą. Uczucie, że wpływa się na rzeczywistość oraz bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Co może pomóc wzmocnić to zaangażowanie? Przede wszystkim wspólne wartości. Nadają one sens działaniu i sprawiają, że bliżej identyfikujemy się z organizacją, w której pracujemy. Niezależnie od stanowiska pracy, każdy pracownik powinien mieć możliwość czerpania zadowolenia z niego. Organizacja pracy to bardzo ogólne stwierdzenie, gdyż z jednej strony mamy godzinę pracy, możliwość pracy zdalnej, a z drugiej biuro. Jego wykończenie, czy nawet wygodę fotela, w którym pracownik często spędza po 8 godzin dziennie. Postaraj się znaleźć w tym balans. Jasno określona ścieżka rozwoju i wynagrodzenia. Każdy w firmie musi wiedzieć, co dokładnie powinien zrobić, aby otrzymać awans, premię czy podwyżkę. Możliwości rozwojowe. Każdy pragnie rozwoju i organizacja, w której się pracuje, powinna to nie tylko umożliwiać, ale i wspierać. Ambitne zadania. Pracownik powinien czuć, że jego praca jest ważna oraz że jest ona wystarczającym wyzwaniem, gdzie nie musi wykonywać zadań poniżej swoich kompetencji. Uznanie. Należy doceniać każdą pracę i gdy ta jest wyjątkowo dobrej jakości, to powinno się to podkreślić i nagrodzić. W najlepszych przypadkach finansowo, ale również po prostu pochwałą i uznaniem. Atmosfera. Dobra atmosfera sprzyja pracy, więc zrób wszystko, aby stworzyć jak najlepszą. Kostka odpowiedzialności. Gdy pracownicy każde swoje działanie konsultują z menadżerem, przełożonym, a w momentach kiedy coś nie zadziała, zrzucają winę na kolegów czy kontrahentów nawet, to niemal pewne jest, że nie czują się za swoją pracę i powierzone im zadania w ogóle odpowiedzialni. Pracownicy muszą wiedzieć, jakie zadania leżą w ich zawodowych kompetencjach, które sprawy są bezwzględnie konsultowane z przełożonymi, menadżerami itd., a które przynależą do ich standardowych obowiązków codzienności. Takie informacje Komunikuje się pracownikowi od początku jego aktywności w firmie na danym stanowisku. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności pracowników to proces. Na początku określ ramy odpowiedzialności i jasno przedstaw, jakie kompetencje leżą w zakresie pracy konkretnego pracownika. Nie każde stanowisko wiąże się z podejmowaniem decyzji, i nie od każdego pracownika trzeba tego wymagać. Przedstaw odpowiedzialność jako coś bardzo wartościowego i rozwijającego, a nie zagrażającego pracownikowi. Komunikuj swoje otwarcie na opiniowanie, doradzanie czy wreszcie podejmowanie decyzji najtrudniejszych, których pracownik nie jest pewien. W codziennych zadaniach decyzyjność, samodzielność i odpowiedzialność leżą już po stronie pracownika. Te atrybuty to powód do dumy, oczywiście. Pozwalaj pracownikowi na samodzielność i odpowiedzialność w ramach właściwych mu kompetencji i działaj spójnie z tym, co zostało z nimi ustalone. Szklanka pozytywnego nastawienia. Pozytywne nastawienie w pracy to optymistyczne i entuzjastyczne podejście nie tylko do samego zawodu, ale także do współpracowników. Pielęgnowanie tej postawy jest bardzo korzystne, gdyż przyczynia się w znacznym stopniu do tego, aby czas w pracy był przyjemny. Oznacza to również możliwość lepszego radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Jak nastawić się pozytywnie do pracy? Staraj się zrozumieć wyzwania i umiejętności, których wymaga Twoja praca. I dąż do ich osiągnięcia. Poszukuj metod, które zwiększą Twoją wydajność i pozwolą Ci lepiej wykonywać zadania. Zaproponuj ambitne cele. Nie tylko je realizuj, ale także określ, jaki jest następny krok. Dobrze poznaj swoją firmę. Zidentyfikuj się z jej zasadami, filozofią i strukturą. Jakie cechy i składowe pomagają w pozytywnym nastawieniu do pracy? Bądź odpowiedzialny i punktualny. Ludzie, którzy nie traktują poważnie swojej pracy, tworzą napięcia w zespole. Miłe słowa i gesty są podstawą dobrej współpracy. Uczciwość, gdyż kłamstwa lub nieprzyznawanie się do błędów to coś, co na dłuższą metę niszczy relacje w każdej pracy. Naucz się radzić sobie z konfliktami. Zawsze będą istnieć różnice zdań ale nie muszą one prowadzić do konfliktu. Plasterek elastyczności. Nigdy wcześniej nowe technologie nie wpływały tak szybko na sytuację na rynku. Nic nie wskazuje na to, aby w ogóle ta tendencja miała osłabnąć. Technologia wciąż będzie zmieniać sposób w jaki pracujemy. Pozwoli przede wszystkim zapomnieć o wielu mozolnych i powtarzalnych zadaniach, a co za tym idzie skupić się na bardziej kreatywnym aspekcie pracy. Czas i idące za nim zmiany nie umijają rynku pracy. To z kolei wymaga od pracowników umiejętności dopasowywania się do nowych okoliczności, i umiejętności szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby firmy. Dużym atutem, który coraz częściej jest kluczowym argumentem przy zatrudnianiu konkretnej osoby, jest właśnie ta mityczna elastyczność. Cecha ta oznacza bowiem, że w krótkim czasie odnajdziesz się w każdym miejscu, na każdym stanowisku i z powodzeniem poradzisz sobie z powierzonymi ci zadaniami. Elastyczność jako kompetencja pracownika jest mile widziana, szczególnie w firmach funkcjonujących w szybko zmieniających się branżach. Tam, gdzie każdego dnia pojawiają się nowe technologie i rozwiązania usprawniające dany system, potrzebny jest śledzący dynamikę specjalista, który umiejętnie wykorzysta nowe umiejętności w swojej pracy. Łyżka zrozumienia. Zrozumienie, czyli podstawa relacji współpracy. Zrozumienie dla szczególnych potrzeb pracownika pozwala zbudować relację korzystną dla obu stron. Pracodawca może zatrzymać u siebie dobrego pracownika, w którego już wiele zainwestował, a pracownik może czuć się bezpiecznie. Poczucie wsparcia i zrozumienia, które budujemy jako pracodawca, przekłada się na wysoki poziom integracji i wymiany doświadczeń w ramach grup tematycznych. Litr życzliwości. Życzliwość jest cechą niejako wpisaną w niektóre zawody: pielęgniarka, kelner czy recepcjonista w hotelu. Przykłady można mnożyć, oczywiście. Co innego, stosunki między współpracownikami. Niektórzy po prostu nie lubią lub nie chcą nawiązywać bliższych relacji ze współpracownikami. Nie oczekują życzliwości ze strony otoczenia i dlatego nie są mili na siłę w stosunku do innych. Nie można jednak zakładać, że wszyscy postępują według jednego schematu. Zdarzają się sytuacje, w których życzliwość w miejscu pracy jest widoczna. Bycie miłym sprawia, że czujemy się lepiej i sprawiamy, że ludzie wokół nas czują się tak samo. Przyswojenie sobie takiego zachowania to coś więcej niż bycie miłym lub okazywanie zwykłej empatii. I jest mnóstwo korzyści z bycia życzliwym w miejscu pracy. Życzliwość nie tylko sprawia, że czujemy się dobrze, ale także mamy pozytywny wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne przede wszystkim. Życzliwość jest bardzo potężnym narzędziem, jeśli chodzi o budowanie relacji, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Skraca także dystans emocjonalny między dwiema osobami, a to sprawia, że czujemy się bardziej związani. Życzliwość jest zaraźliwa, a więc bycie przyjaznym pomaga również poprawić życie innych ludzi. W konsekwencji pomagamy innym ulepszyć nasze. Garść zaufania. Dobre samopoczucie w pracy sprawia, że chętniej podejmujemy działania i zwiększamy zaangażowanie w nasze obowiązki. Dlatego właśnie warto zdobyć zaufanie współpracowników, poprawić atmosferę w pracy, a co za tym idzie własny komfort psychiczny. Jak budować zaufanie? Obserwuj współpracowników. Obserwowanie pracowników z dłuższym stażem na pewno pomoże poznać wewnętrzne zasady panujące w danej firmie. Jeśli jesteś nowym pracownikiem, to powinieneś nauczyć się, co wypada, a co niekoniecznie. Zastanów się, czy powinieneś to powiedzieć. Może się zdarzyć, że dotrą do ciebie informacje, które w firmie są raczej poufne. Zastanów się, zanim zdecydujesz je komuś przekazać. Bądź szczery. Kłamstwo ma krótkie nogi, a jak już wyjdzie na jaw, na pewno nie pomoże w budowaniu zaufania. Dlatego warto być szczerym od początku i przyznawać się otwarcie do błędów, bo przecież każdy je popełnia. Pamiętaj o konsekwencji. Gdy obiecasz wykonanie jakiegoś zadania, powinieneś konsekwentnie je wykonać lub szczerze i odpowiednio wcześnie poinformować, że na przykład nie będziesz miał czasu, coś się opóźniło, coś ci wypadło. Po prostu jaka jest sytuacja. Nie plotkuj. Nie powtarzaj informacji, które nie są potwierdzone, ani nie obgadaj współpracowników za ich plecami. Nie bądź samolubem. Nie wywyższaj się i traktuj innych członków zespołu na równi ze sobą, a na pewno zostanie to dobrze odebrane. Jeżeli faktycznie wykonujesz pracę sam, to porusz ten temat już na etapie jej realizacji, jeśli coś Ci nie pasuje. Pamiętaj o czym i z kim rozmawiasz. Wykorzystanie otrzymanej wiedzy lub wspomnienie o czymś, co jest dla drugiej osoby istotne, na pewno zostanie odebrane jako coś miłego. Warto również zapamiętać imiona współpracowników. Niby banał, ale mimo wszystko bardzo, bardzo istotna sprawa. Unikaj negatywnych komentarzy o innych. Jeżeli chcesz coś o kimś powiedzieć, to najlepiej mówić tylko o superlatywach. Jeśli obrażasz kogoś nieobecnego w danej grupie, ludzie mogą pomyśleć, że o nich też mówisz negatywne rzeczy za plecami. Nie donoś. Pomyłka czy popełnienie błędu może się zdarzyć każdemu. Jeżeli od razu powiesz o tym przełożonemu, to zapewne nie zyskasz uznania ani w jego oczach, ani w oczach współpracowników. Donosicielstwo postrzegane jest bardzo negatywnie, a już na pewno nie pomoże wzbudzić zaufania. Postaraj się najpierw dogadać z zespołem. Szczypta potknięcie kompromitująca literówka, wysłanie wiadomości do niewłaściwej osoby, napisanie czegoś prywatnego na grupowym czacie. Z pewnością wielu z nas miało do czynienia z takimi sytuacjami. Wpadki w pracy się zdarzają. Wpadki w pracy bywają bardzo zabawne. Rozładowują niepotrzebne napięcia i ułatwiają współpracę. Pod warunkiem oczywiście, że nic nie przekracza naszych granic. Czasami jednak to, co może rozbawić nas, nie musi być równie zabawne dla kogoś innego. Dlatego zawsze starajmy się wyczuć odbiorcę, by wpadki w pracy nie zakończyły się klęską. Wpadki mogą mieć szczęśliwy finał, ale niestety jednak nie zawsze. Starajmy się więc zwracać na to uwagę, gdzie co piszemy i z kim rozmawiamy. Oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i każdy może się pomylić, o czym właśnie rozmawiamy, ale starajmy się jednak minimalizować ryzyko. A jeśli się to nie uda, szybko, szybko i szczerze wyjaśnić sytuację. Nie bójmy się rozmawiać i w razie potrzeby przeprosić. Opakowanie kreatywności. Kreatywny oznacza człowieka tworzącego coś nowego lub oryginalnego. Kreatywni ludzie miewają 100 pomysłów na minutę, lubią rozwiązywać problemy, często są też bardzo otwarci. Obecnie w wielu firmach poszukiwani są pracownicy, którzy będą w stanie stworzyć innowacyjny projekt, ciekawe hasło reklamowe lub nietuzinkowe logo. Coraz częściej sumienne wykonywanie obowiązków nie wystarczy, aby awansować. Jeżeli chcemy utrzymywać się na rynku pracy, musimy cały czas się rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. Wiąże się to także z nowatorskim sposobem myślenia. Jak być bardziej kreatywnym w pracy? Zadawaj więcej pytań. Często zdarza się, że nie kwestionujemy ustalonych procesów i zasad w pracy tylko dlatego, że tak nas nauczono albo nie chcemy się wychylać, a jednak pierwszym stopniem do rozwinięcia swojej kreatywności jest zidentyfikowanie okazji, w których kreatywność jest najbardziej potrzebna. Przestań mówić na wszystko nie. Ludzie często mówią nie, gdy ktoś proponuje im nowe zadanie, ponieważ z góry zakładają, że mu nie podołają albo że brak im doświadczenia, a właśnie przez to tracą okazję do zdobycia nowych umiejętności i rozwoju zawodowego. Postaw na współpracę. Jeśli zmagasz się z blokadą kreatywności, nie trać czasu, próbując na siłę wycisnąć z siebie nowe pomysły. Zamiast męczyć się w pojedynkę, znajdź kogoś, z kim możesz porozmawiać. Czasami nawet szybka pogawędka przy kawie wystarczy by pobudzić nasze kreatywne myślenie. Zorganizowanie burzy mózgów z członkami zespołu doprowadzi cię do kreatywnych rozwiązań i pomysłów od tak. Rusz się dosłownie. Siedzenie przy biurku przez bite 5 godzin lub 8 nie jest tylko szkodliwe dla zdrowia, ale też utrudnia kreatywne myślenie. Jeśli trudno ci zebrać myśli, a tym bardziej wpaść na dobry pomysł, wstań albo przejdź się po biurze. Nawet kilka minut ruchu lub zwykłego stania może uwolnić kreatywność, której potrzebujesz. Są to oczywiście główne składowe dobrej współpracy w relacji pracownik-pracodawca. Jeśli masz taką potrzebę, to prześlij ten film swojemu pracodawcy, jeśli się odważysz, lub swoim współpracownikom i pracownikom nawet. Kluczowe elementy i tak wychodzą w praktyce, dlatego daj sobie i drugiej stronie trochę czasu, aby wprowadzić nowe aspekty w życie firmy. A gwarantuję, że Wasza sytuacja zawodowa zmieni się jedynie na lepsze. Dziękuję za uwagę. I do usłyszenia.